Marcin Najman daje ci motywację do treningu? No bo właśnie, bo rusza w czerwcu w Polsacie, startuje nowa organizacja. I w czerwcu no właśnie... No musimy o to zapytać. No. Podobno dostałeś propozycję walki z Najmanem. Dostałem na początku czerwca. Wiele dostałem, wielokrotnie taką propozycję walki z Marcinem Najmanem. Ale nie na Słomki. Nie na Słomki. No właśnie, a propos Słomek. Nie mamy Słomek, ale możemy zawsze szklanką się rzucić. Nie, dobrze, się albo cytrynką. Słomce mi odpierdziela, dlatego nie mogę. No słuchajcie, no dałem się sprowokować gdzieś tam. Żałujesz tego? Chciałem, no tak, no przepraszałem gdzieś tam swoich fanów też i tak dalej, no co się stało, się nie odstanie, ale też nie pozwolę sobie, kurde, takiemu komuś wrzucać takich słów, bo mogę nim podłogę powycierać w każdym momencie. Co ale najwyżej. zaraz, słuchaj. Czyli ta walka będzie. Ale nie, poczekaj, Marcin Najman to w sumie radził sobie jako bokser. No na pewno ma lepsze większe doświadczenie, więc to nie jest tak, że to jest ktoś znikąd, nie? Ja uważam, że Marcin Najman jest dla mnie zerowym zagrożeniem. W każdej płaszczyźnie mogę się z nim nawet w samym boksie bić, jak będzie chciał. Nie ma problemu. Nie masz po prostu do niego szacunku. Ale dlaczego? Co się takiego stało, no, że... Nie szanuję go jako sportowca. Za to, że... padły słowa z jego ust w moją stronę, takie, które paść nie powinny. Jeżeli jest... No kurde, normalny człowiek nie rzuca takimi słowami w stronę drugiego człowieka po to, żeby gdzieś tam złapać trochę fejmu. To jest dla mnie słabe, ale on z tego żyje. On z tego żyje, żeby obrażać innych, robić z tego wielkie prowokacje. No to trzeba mu przyznać, jedyne w czym jest dobry. I dobrze mu to wychodzi. I monetyzuje. Czyli to jest jego sposób na życie? No to jest jego sposób na życie, no znalazł taki sposób i tak sobie żyję, mogę na to poradzić. No, ja jestem też jakby takim honorowym człowiekiem, że też gdzieś jak ktoś na moją dumę wejdzie, no to też sobie nie pozwolę w kaszę dmuchać. Zapamiętujesz. Zapamiętuję i jak jest okazja, no to chętnie się odpłacam. No i co, no i ja... Marcina Najmana mogę podjąć w każdej chwili, w każdym miejscu, o każdej porze. Tylko zastanawiałem się kiedyś... Drin, Marcin, początku, tak, walka tutaj za godzinę w Championsie. Na początku ja obiecywałem swoim fanom, że tam nie chcę toczyć z taką osobą walki, nie chcę już być freakiem, chcę dawać sportowe walki. A według siebie Marcin Najman to jest freak? Tak, to jest freak. To jest freak po tym, co wyprawia, no, to przez kilka lat wyprawia, stał się freakiem.